Siemanko, jesteśmy w Warszawie. Byłem dzisiaj tutaj na Torwarze na pokazie medialnym treningu Przemysława Salety z Andrzejem Gotem i innych zawodników. Jest tutaj ze mną były zawodnik i trener. Witam. Wiadomo, witam o kogo chodzi. Słuchaj, chciałem Cię oficjalnie zaprosić do akcji Stop Pomówieniom. Jest to akcja tego typu, że są ludzie pomawiani w Polsce, tak jak sam wiesz, bez podstawy na dowodów. Andrzej Gota Ci dołączył do tej akcji, wcześniej Przemek Saleta z KSW, wielu zawodników, Janek Błachowicz. Cieszę się, że Ty chcesz do nas też dołączyć. Jest to akcja, polega na tym, że po prostu jesteśmy przeciwko, chcemy zmieniać prawo. Jest nas ponad 16 tysięcy ludzi już na Facebooku, że nie można było aresztować ludzi na podstawie samych pomówień. Czyli dzwoni ktoś, mówi, że na przykład Ty dzisiaj coś tutaj ukradłeś, a Ty idziesz siedzieć. I nie ma na to dowodów. Mogą być ludzie zazdrośni, zawistni. Czy mógłbyś coś tam wypowiedzieć, pozdrowić tutaj sympatyków? Nie no, pozdrawiam wszystkich na samym początku. To co powiedziałeś jest racja. Nie ma, papier muszą być przedstawione faktycznie, może dowody, no bo sam, każdy może być myśliwy, złośliwy i może kogoś pomówić i zrobić mu nieprzyjemności i problemy jeszcze w życiu. Dokładnie, a powiedz, korzystając z okazji, że jesteśmy tutaj, to też proszę coś o swoich zawodnikach, powiedz, że jesteś trenerem teraz, występują twoich dwóch zawodników, jak zdążyłem zauważyć, tak? Tak, no, powiesz o... Na tej gali wystąpi Paweł Błażewski, sam już Paweł to chyba znamy z dobrej walki z Rayem Jonesem, będzie boksował z Bartłomiejem Grawką, 10 rund, druga walka będzie Kamil Łaszczyk, promowany przez grupę Global Boxing, praktycznie z siedzibą w Stanach, tam część pierwsze jego walki miały miejsce, tu teraz troszeczkę się promujemy w Polsce, też ciężka walka z Krzysztofem Cieślakiem, także zapraszam przed telewizory na oglądanie. Ja będę na miejscu, to się widzimy na miejscu, zdrówka życzę, spokojnej drogi, pozdrawiam.